Warzywa i owoce tworzą naszą dietę. Czasami zapominamy, że również możemy to dobierać pod względem kolorów. Jeśli chodzi o niebieskie, fioletowe, takie jak winogrona, śliwki, zawierają bardzo dużo witaminy C, błonnika. Dodatkowo wspomagają nasz układ trawienny, moczowy i oddechowy. Zielone, czyli chociażby takie jak sałata, kapusta, brokuły, ogórki, charakteryzują się dużą zawartością kwasu foliowego i wzmacniają nasz układ odpornościowy oraz układ krążenia. Czerwone, tak jak pomidor, truskawka, maliny, muszę powiedzieć, że one są jedne z moich ulubionych, bardzo mocno wzmocniają organizm, chronią przed zawałem oraz wzmacniają naczynia krwionośne. Takie dodatkowe to są chociażby pomarańczowe, czyli dynia, pomarańcze, morele. One mają bardzo dużo witaminy A i C, chronią dodatkowo przed szkodliwym promieniowaniem UV. No i oczywiście białe, między innymi cebula, czosnek, seler, to są tak zwane przeciwbakteryjne i te, które są przeciwzapalne, wzmacniają nas mocno i są naturalnymi antybiotykami i chronią nas w okresie wzmożonych infekcji.